Kenneth Bier, ale też brawa na pewno dla Grzegorza Zengoty. On przecież przywiózł dwa bardzo cenne punkty. I co my teraz mamy? No mamy piękne Leszczynianki, czy też Wielkopolanki. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, którzy pojadą w tym wyścigu, to w białym kasku już wyjechał ze swojego boksu Kacper Gomulski, w czerwonym Fredrik Lindgren, w żółtym Janusz Kołodziej i w niebieskim Damian Baliński. Dobra postawa dzisiaj Balińskiego, a ja jestem ciekawy, jak teraz tutaj zaprezentuje się Janusz Kołodziej, który po tym swoim bardzo ładnym występie w biegu czwartym, gdzie przywiózł trzy punkty, na ten następny już miał słabszy. Ale tor się zmienia, zawodnicy tutaj jeśli mogą łatwiej ten tor czytać, a zawodnicy przyjeździ muszą reagować na te warunki, po prostu korygować te dysze, przełożenia, czy też czasami ustawienia zapłonu, by na tą zmieniającą się przyczepność toru ten motocykl dalej był optymalnie ustawiony, by dobrze kleił się ze startu lub też jakoś tam miał przyzwoitą trasę, tak mówiąc tak już całkowicie żużlowo, bo motocykl można ustawić bardziej kierunkowo jakby na start lub bardziej na trasę, ale najlepiej, gdy on ma i to, wtedy jest idealnie. No to zobaczymy, u kogo tym razem będzie idealnie. Obsada jest naprawdę ciekawa. Ta decyzja ze zmianą, no jedyna chyba słuszna. Na pewno Gomulski może więcej dać unitarnów niż Edward Mazur. Lindgren, Kołodziej, Baliński i w białym wspomniany Gomulski. Wyszli, poszli. Równo, znowu bark. Tam Janusz Kołodziej po zewnętrznej, ależ wykontrował motocykl. Kołodziej przedziera się, ale jest niespodzianka, bo właśnie Kołodziej wychodzi, ale tą niespodzianką jest, że Kacper Gomulski jedzie tym razem jako drugi, aczkolwiek przez pewien moment w tym wyścigu był w ogóle pierwszy. No i proszę, jak sobie tutaj powetowali straty teraz z tego poprzedniego wyścigu zawodnicy Jaskółek z Tarnowa. Wtedy było 5-1 dla Unii Leszno, a teraz jest 5-1 dla unitarnów. Już jest spora przewaga Kołodzieja, ale nie odpuszcza Baliński. To nie w jego stylu, nie na jego torze tutaj w Lesznie. On nie pozwoli, by Gomulski przywiózł dwa punkty. Kapitalnie teraz Baliński, ale z walka wywiózł młodego Gomulskiego i Baliński jest drugi. No niesamowitą tutaj ochotę, walkę, szarże pokazał Baliński, a jeszcze też swoje próbuje dołożyć Fredka Lindgren. Co też teraz będzie, są trzy punkty dla Kołodzieja, dwa dla niezwykle walczącego, ależ on ma serducho do walki, Balińskiego. Jeden Gomulski i bez punktów tym razem Lindgren. No i znowu było iskrzyło. Było bardzo ostro. Uważamy, tutaj nie doszło do takiej sytuacji, takiej już bardzo groźnej, ale Baliński w swoim stylu pojechał. Tutaj dwukrotnie atakował bardzo zdecydowanie Gomulskiego. No można powiedzieć na pograniczu faulu, aczkolwiek Gomulski, ja też na tyle przytomnie, widząc co się dzieje, zmieniał tor jazdy, by nie zostać faulowany, by nie doszło tutaj do takiego do jakiegoś upadku, który mógł być groźny w skutku. No i bardzo dobra Janusza, który wykorzystał idealnie. Mamy powtórkę startu, Baliński z czwartego toru. Widać tego Gomulskiego z pierwszego toru, który nie chce odpuścić Lindgrenowi. Lindgren nie chce odpuścić Kołodziejowi, jedzie z nim szerzej. I sporo się tutaj będzie teraz działo. Kołodziej szuka miejsca właśnie między zawodnikami leszczyńskimi. Puszcza motocykl, jeszcze przeskacam do małej i przeskakuje wszystkich. W zasadzie wchodzi tutaj pierwszy w łuk. Już drugi łuk Janusz Kołodziej bez problemu obejmuje prowadzenie. Ale Robert, tak jak w tym poprzednim swoim wyścigu Kołodziej i Gomulski sobie przeszkadzali, tak teraz zobacz, jak sobie bardzo pomogli. Przecież Kacper Gomulski, wyjeżdżając na zewnętrzną, gdzieś tam przyblokował Balińskiego, to na pewno. O, tak, właśnie, tutaj widzisz? Bardzo, bardzo ciasno, ale tutaj Kołodziej idealną ścieżkę znalazł dla siebie. No, trzeba powiedzieć, że wyścig rozegrany bardzo dobrze. I też motocykle, widać, powróciły do formy. Te korekty, które zawodnicy wprowadzili, są skuteczne, bo bez problemu Janusz wyszedł na pierwszą pozycję. No i Gomulski był w stanie się bronić cały czas przed Balińskim, który poprzednio wygrał wyścig, a tylko tą taką pełną determinacją widzimy tutaj zawziętym atakiem Balińskiego. To jest to jeden atak, który musi bardzo mocno poszerzać tor jazdy Gomulski. No nie było tutaj faulu, no ale tutaj, ale zdecydowanie iskrzyło, bo znając to doskonale trajektorię lotu czy tego toru, Baliński wie, jak wjechać. No, lotu też, lotu Balińskiego, tak, proszę zobaczyć. On tutaj fruwa na smoczyku. Tak się kiedyś on na krawędzi, potrafi tu jechać na krawędzi. Baliński wie, dokąd można wjechać, jak można zaatakować, jak można skrócić ten łuk. I to też właśnie teraz zrobił z Gomulskim.
Bohater tego wyścigu, Janusz Kłodziej, na naszych ekranach.